Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Logan the Bad Wolf i wreszcie znowu wrócił Firefall na mój kanał. Choć niestety musicie mi wybaczyć, ale to nie jest komentarz na żywo, no problemy mam dalej. Ale no, że wyszedł Milestone Patch, musiałem no po prostu coś nagrać, żeby wam pokazać go. Co najważniejsze zmiany, więc stwierdziłem, że po prostu nagram fragmenty odpowiednie i po prostu dogram do tego komentarz głosowy. I taka właśnie będzie postać tego filmu. Przedstawię wam najważniejsze zmiany, jakie zaszły w tym patchu i pokrótce je skomentuję. A jednocześnie, żebyście wszyscy mogli zrozumieć, o co kaman. Nie przedłużając dłużej, zapraszam do oglądania. Pierwszą zmianą, jaką zapewne wszyscy zauważą po wejściu, to zupełnie nowy interfejs. Wszystkie paski zostały przeniesione na dół, a ikony umiejętności przeniesione na lewą stronę, a zaś po prawej mamy dodatkowe sloty szybkiego wyboru. Co mi się, szczerze mówiąc, bardzo, ale to bardzo podoba, bo wreszcie nie będę musiał po całym kontekstowym menu szukać konkretnej rzeczy, tylko mogę sobie na przykład spersonalizować, że będę miał zawsze pod szybkim wyborem, dajmy na to, detonatory, glider pada, czy na przykład motor, którego też się dorobiłem i szczerze mówiąc obecnie nie mogę bez niego żyć. Zmiana, no, naprawdę bardzo fajna. I powiem, i to jedna z tych właśnie lepszych zmian. Ale to nie jest jednak jedyna zmiana w interfejsie. Największe z nich zaszły w drukarce, co właśnie teraz wam pokażę. Jak sami widzicie, interfejs uległ całkowitej zmianie, bo pierwsze co, to musimy wybrać jeden z wolnych slotów na w drukarce, jakie mamy, no na przykład na produkcję, a potem musimy z menu wybrać, co chcemy konkretnie robić, z której kategorii. Jak również pewnie zauważyliście, kategorie są teraz 4, wcześniej były tylko 3. Surowce, produkcja i badania. Teraz doszła czwarta kategoria, ponieważ surowce rozdzieliły się na ich oczyszczanie i przerabianie na krystalite, a druga kategoria to to, co było wcześniej pod surowcami, czyli ich mieszanie, czyli możliwość zmiksowania jednego surowca ale w różnych typach w jeden i ten sam. Co na przykład ułatwia produkcję ulepszeń do frame'a. Co również zaszło zmiany, to samo kraftowanie jest teraz dużo, dużo łatwiejsze. Po pierwsze mamy kontekstowe rozwijalne menu, wchodzące w plan danego przedmiotu, dajmy na to broni. Jeżeli chcemy, możemy na przykład już na wyborze surowców do budowy danego komponentu cofnąć się natychmiast do ogólnego planu. Dodatkowo nie musimy teraz budować każdego komponentu oddzielnie, tylko po wyborze planu i wyborze komponentu dobieramy do każdego z nich surowce, tyle że wydaje się są jakieś zmiany w kwestii jakości do stopnia rozwoju. I potem, gdy już wybierzemy surowce do jednego, cofamy się, wybieramy surowce do następnego komponentu i tak w kółko. Aż w końcu będą wszystkie surowce będą dobrane. W tym momencie jest to naprawdę bardzo przyjemna zmiana, już znacznie przyspieszająca crafting, bo nie musimy czekać tam po parę sekund, aż wyprodukuje się nam dany komponent, tylko od razu są one dobierane i wtedy kompleksowo się kraftują naraz komponenty i zaraz się montują z nich przedmiot. Bardzo przyjemna zmiana, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Jestem na tak. 3 razy tak dziękujemy. Co jeszcze zaszły za zmiany? W badaniach. W tym momencie badania wyglądają niestety tak, tu już jest trochę gorzej, ponieważ musimy mieć tak zwane research pointy, żeby móc badać dany przedmiot. Niestety na chwilę obecną potrzebne są ich duże ilości na coraz lepsze sprzęty. I na razie wiem tylko, że zdobywa się je przez złowanie przedmiotów, o tym za chwilkę. I no i tu już trochę gorzej jest moim zdaniem. Przy badaniach zostały też wydzielone 3 kategorie, a nawet właściwie to 4, z czego 3 główne wiążą się też ze specjalizacjami,
To też zaraz powiem, ale to już teraz w tym segmencie. I to wygląda tak, że jest segment broni, w której kraftujemy wszelkiej maści uzbrojenie, główne czy boczne. Segment modułów, w którym to dajemy, w których to się bada i produkuje takie rzeczy jak jumpjety, servo, HKM-y czy pasywki, czy nawet plating. No i jest jeszcze segment umiejek, w którym właśnie kraftujemy umiejki podstawowe frame'ów. I te trzy kategorie będą też trzema specjalizacjami. Od razu jednak powiem, nie bójcie się. Nie oznacza to, że jeżeli wybierzecie specjalizację, to nie możecie nic więcej produkować. Nie. Specjalizacje będą się ograniczać do tego, że będzie po prostu przedmioty z danego segmentu będą lepsze, jak je zrobicie. Oto cała zmiana. Dalej będziecie mogli produkować wszystko, tyle że po prostu będzie normalnej jakości, a dajmy na to te z danej specjalizacji będą trochę lepsze. To już nawet nie zła zmiana. Ja na przykład stwierdziłem, że będę szedł specjalizację broni i w tym się będę rozwijał, bo jednak mimo wszystko z broni korzysta się najczęściej. I głównie tylko z broni. Umieki są wsparciem. Niemniej jednak te research pointy trochę mnie martwią i nie wiem co tam będzie. A, jeszcze jest też czwarta kategoria, bym zapomniał. No to tam są już podstawowe, ogólnodostępne rzeczy, takie jak ilość slotów badań, czy tam, znaczy nie badań, tylko przetwarzania surowców, czy na przykład tampery i ich jakość, czy też paczki z życiem. To są już takie podstawowe rzeczy, których nie potrzeba specjalizacji. Na chwilę obecną te będą tylko trzy i można mieć tylko jedną naraz. Z czasem mają ponoć ich dość więcej i będzie można mieć więcej naraz. Zobaczymy jednak jakie to będą. Czy będzie na przykład można mieć skraftowania wszystkie trzy specjalizacje główne. Choć pewnie to też jakoś podzielą. Niemniej jednak tu trochę zmiana może być trudniejsza, ponieważ badania są obecnie teraz trochę trudniejsze przez konieczność posiadania research pointów. Ale skoro będziemy złomować przedmioty, z których będziemy je dostawać, to może nie będzie jeszcze aż tak źle. Się okaże. Nie pamiętam niestety, jak jeszcze zdobywać te punkty, więc tu bym też nie chciał skłamać. Ale na pewno jakiś sposób też jest. Co jeszcze jest ważne? W zasadzie to poruszyłem to, co najważniejsze. A, jeszcze... Nie poruszyłem to, co najważniejsze, bo jeszcze jest istotna zmiana w przetwarzaniu surowców, czyli tam jeżeli na przykład wybierzemy surowce, które chcemy przetwarzać, to możemy wybrać dowolną ich ilość konkretnego surowca, czyli wygląda to tak, że na przykład bierzemy 200 anabolików, 100 radinu, 500 żelaza i trochę ziemi. I dajmy na to, nie chcemy przerabiać całego żelaza, tylko na przykład chcemy przerobić też setkę. To bierzemy, łapiemy za pasek, przeciągamy i dobieramy, żeby przetworzyło tylko setkę żelaza. Nie wiem, czy to potrzebna zmiana, czy nie, bo ja tam i tak zawsze przerabiam wszystko od razu. Łatwo jest też w sumie też dobrać surowce, które chcemy wymieszać, żeby stworzyć ten sam surowiec z jednej jakości niż w 10. Co też ułatwia, więc tu bym też naliczył to nawet na plus. Budowanie przedmiotów, to jest jednak najlepsza z tego wszystkiego zmiana i z niej się bardzo cieszę. Nareszcie to naprawdę będzie dużo łatwiej teraz wszystko przetwarzać. Ale z badaniami trochę się jednak martwię. Mam nadzieję, że jakoś łatwo będzie się zdobywało te punkty. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu, jak wszystko. Istotne zmiany zaszły również w interfejsie garażu, jak i tym samym też w interfejsie rozwoju. I omówię to razem ze sobą. Rozwój wygląda teraz niestety tak, że jest dużo trudniejszy przez to, że jest dużo więcej pól rozwoju danego współczynnika typu masa czy moc. Każdy tier, każdy stopień rozwoju ma po 5 pól i wymaga odpowiedniej ilości doświadczenia, surowców, krystajtu, a w wyższych stopniach nawet odpowiedniego modułu rozwojowego, który jest obecnie dzięki temu też tańszy, ale jednocześnie wymagany jest większa ilość.
praktyce to niestety oznacza, że expa i wszystkiego leci w tym momencie, no niestety, ale dużo więcej, no sporo więcej, no. Skoro każde pole ma, każdy stopień ma 5 pól i chyba dojdzie tym samym do 20 pól, gdzie kiedyś było ich tylko 8 na wszystko. Na każdy współczynnik. Do każdego trochę expa. Ale ma też ten system swoje plusy. Tak jak na przykład ja mam czwarty tier, to wcześniej musiałem zebrać, żeby go otrzymać, żeby móc z niego korzystać, musiałem zebrać 1 250 000 doświadczenia, plus tam jeszcze surowce i krystal. Teraz jest, żeby móc korzystać z błogosławieństwa czwartego tieru, mogę wydać na samym początku tylko 400 000 expa i trochę sporo mniej surowców i krystalitu, ponieważ rozwijam go stopniowo, więc mogę stopniowo dodawać sobie większą masę, czy też więcej mocy. No, akurat w tym wypadku moc mam rozwiniętą na maksa, więc już nic się więcej nie da. Czy też na przykład dodatkowe sloty procesora. Też ma to swoje plusy, ale jednak przy zmianach z RS-ami będzie to jednak trochę dłużej i ciężej wymaksować sobie danego frame'a. Mi niestety brakło czasu. Co też zaszło w zmianach? No to, że oczywiście dalej mamy w Paint Shopa. Trochę łatwiej z niego teraz wrócić. Ale zmiany też zaszły w naprawianiu przedmiotów, które teraz już kosztują krystal. Nie jest już to darmowe. A dodatkowo możemy wybrać stopień, w jakim będziemy naprawiać ten przedmiot. Zależnie od prestiżu. I zależnie od ilości będzie to zabierało różne ilości krystalitu. Ale doszła też kolejna kategoria, czyli perki. I to jest coś, co naprawdę będzie sprawiało, że frame'y staną się no naprawdę no może nie przekokrzone, ale naprawdę staną się silne. Ja już na przykład widzę, że mój arsenał, jeśli założę jeszcze na przykład pasywkę z Dreadnought'a stokowego plus jego Heavy Armor, jeżeli nic z nim nie zmienili, to z tymi perkami, no to będzie trochę imba. Nawet bardziej niż kiedyś Firecat, bo ja teraz wolę Arsenał. Bo Arsenał na przykład ma dostęp do takich perków, jak na przykład większa szybkość zmiany broni i przeładowania, większa ilość amunicji, czy też nawet takie rzeczy jak zwiększenie skuteczności broni bazującej na wybuchach. To też będzie fajne. Niestety ja nie mam jeszcze tego odblokowanego. Nie wiem czemu. Tym bardziej nie wiem czemu te najlepszego perka z Firecata mam odblokowanego, mimo że Firecat jest gorzej rozwinięty niż mój Dreadnought. Nie pojmuję tego. Nie wiem. Może jakiś błąd. Co jednak jest istotne, choć na każdym frame możemy założyć inne perki, tak jednocześnie na każdym frame możemy praktycznie, nie wiem czy to błąd czy nie, założyć perki dowolne. Czyli na przykład możemy założyć tak te z podstawowej, ogólnodostępnej, jak i te, które są dedykowane dla danego frame'a, jak również te, które są dedykowane dla innych frame'ów. I na przykład ja mogłem, jak chciałem, założyć sobie na swojego arsenała perka z Mamuta czy Recluse, bo te też mam odblokowane. Nie wiem, może błąd, może tylko się da przymierzyć, ale nie da się założyć, nie sprawdzałem. Na chwilę obecną z perków mam tak. Walka wręcz, która jest to trochę to głupawe, że bez tego perka nie możemy sprzedać Kuksańca czy Zenowi. No, może to z czasem zniknie, ale na pewno to mam. Mam perka na większą ilość amunicji noszonej i w magazynku. To się zawsze przydaje, zwłaszcza przy broni. Przecież mam dużo broni przecież na arsenalu, więc dlatego nie noszę bocznej. Perka, który daje mi większą szybkość zmiany i przeładowania. Jak również perka podstawowego, który też daje większą szybkość przeładowania. Czy nawet perka, który... Kurczę, właśnie co ten ostatni robił? Co założę tutaj właśnie? A, nieważne. W każdym razie ten też założyłem, bo stwierdziłem, że... Ze stokowego biotecha założyłem sobie perka, który zwiększa nieznacznie
regenerację życia. Myślę, że z Playthingiem dreadowym może to mocno go wzmocnić. No i zawsze zwiększyć przeżywalność, bo jednak to się jednak liczy najbardziej. Przeżywalność. Cała reszta nie jest już tak istotna. Bo za obrażenia zawsze można zrekompensować. Niemniej jednak kwestia perków mi się bardzo podoba. Bardzo mnie one jarają, bo naprawdę, jeżeli mogę mieć, jeżeli on oddziałuje również na mojego Combat Shotgun umiejkę, który dzięki temu mam zamiast 8 nabojów w magazynku, ma wtedy ich 20 prawie że, a Particle Beam zamiast 5 strzałów ma 7 czy 8 nawet, no to mnie jara, zwłaszcza jeżeli będzie maksymalnie rozwinięte i będą one miały maksymalną moc. Ludzie, jeśli wprowadzą PvP, to oni będą musieli naprawdę jakoś to mocno zbalansować, bo niestety, ale wtedy to można stworzyć sobie przekokrzone postacie wtedy. Ale mam nadzieję jednak, że to będą jakoś balansować, bo inaczej będzie nie będzie sensu wracania PvP. No, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Tak jak już mówiłem, zaszły też zmiany spore w sprzęcie. Jest to też zmiana, którą zauważymy od razu po starcie, ponieważ od razu po starcie, poza tym, że zobaczymy nowy interfejs, zobaczymy, że do naszego kontekstowego menu z nagrodami zostają dodane skrzynki z wyposażeniem. Jest to wyposażenie, którego jakość jest zależna od tego, w jakim stopniu rozwinęliśmy frame. W moim przypadku dostałem na przykład wyposażenie do swojego arsenała, do mamuta. Mam też Recluse odblokowany, no i oczywiście mojego pierwszego Firecata. Ja osobiście jestem teraz zakochany w arsenalu, a Firecata porzuciłem na razie. Może kiedyś wrócę. Nie wiem. Tak, wygląda to też tak, że no po jak dostaniemy, musimy po prostu je uruchomić i w podobny sposób jak nagrody, tak i tu dostajemy po aktywacji sprzęt, którego jakość jest zależna od naszego stopnia rozwoju. I możemy wtedy mu wskoczyć do garażu i go założyć, choć niestety zależnie od tego, ile mamy masy i mocy, może się okazać, że nie możemy wszystkiego założyć. Ja nie mogę. A jeszcze muszę dokraftować te przedmioty, bo nie chodzę we wszystkich domyślnych umiejętnościach, tylko na przykład część zabiję na umiejętności bazowego dreada, bo na przykład pasywka jego jest po prostu naprawdę zwiększa znacząco przeżywalność. Bez niej ciężko się chodzi czasami. Na przykład po Blackwater. A czemu to wszystko służy? Nie do końca wiem dlaczego, bo zaszły też jakieś zmiany w przedmiotach i teraz na przykład stare graty, które wcześniej miałem na przykład ze skrzynek lub skraftowane, już są w garażu w ogóle niedostępny. Nie wiem do końca, nie pamiętam do końca właśnie co zaszło w tych przedmiotach, jednakże musimy je w tym momencie, jeśli ktoś je ma, bo na szczęście jeszcze limitów miejsca w ekwipunku jeszcze nie dodali, bo dają na to czas, ale teraz musimy je, te wszystkie stare graty zezłomować. Przyznam szczerze, bardzo fajna rzecz, dla mnie się podoba, bo ja mam w plecaku mnóstwo wszelkich maści śmiecia, różnych broni, których nigdy nie korzystałem. Nie miałem nigdy co z nimi zrobić. Teraz wreszcie mogę zezłomować właśnie stare przedmioty, dostaje się za to krystajt i tam punkty badań, a możliwe jest też, że dostaniemy jakiś dodatkowy krystajt, jakiś tam komponent ekstra, czy nawet czasem może to być
lepszy plan budowy. To wszystko jest zależne od stopnia prestiżu danej broni, który jest zależny od tego, jak długo ją mamy i kilku innych współczynników. Przyznam, tak jak mówiłem, bardzo fajna zmiana w tym złomowaniu. Wreszcie można za darmo dostać trochę krystajtu. Nie są to jakieś duże ilości, ale jeżeli ma, w tym momencie ktoś ma dużo sprzętu zbędnego w plecaku, to ilości robią się ciekawe i będzie można nawet to dość, żeby wykraftować sobie od nowa sprzęt, który potrzebujecie. Ta zmiana mi się podoba. Bardzo fajna rzecz. Niby nic wielkiego, a jednak cieszy. Owszem, nie dostaniemy prawdopodobnie tyle krystajtu, ile poświęciliśmy na budowę na przykład któregoś elementu, którejś broni, ale też trochę tamtego będzie. A przy dużych ilościach, jak ktoś ma, na przykład ja mam, to się to robi bardzo przyjemna ilość krystajtu, którą zarobimy wtedy. Którą możemy spożytkować tak, jak chcemy. Co jeszcze można powiedzieć o sprzęcie? W zasadzie nic, no. Niewiele z nim zaszło. Tutaj zmian. To, co jednak jest najważniejsze ze zmian, to, że wreszcie dodano misje fabularne, nowe misje fabularne, pierwszy chyba tam według tych twórców rozdział, który jeszcze na pewno będą dodawali. Ty będziesz dostali trochę kasy. No, ale jest właśnie ale. Nie można od razu tych misji zrobić wszystkich naraz. Wygląda to mnie w tym momencie tak, że po zrobieniu danej misji trzeba jakiś czas odczekać, by móc zrobić następną misję fabularną. W tym czasie oczywiście można robić co innego, na przykład aresy, tampować czy zwiedzać inne instancje. Niemniej jednak wreszcie jest jakiś postęp, bo no to nie było tylko kilka misji i to wszystko, a potem robiło się tak naprawdę wciąż to samo, aresy i aresy, albo tampowanie. Byłby jeszcze PvP, gdyby nie to, że jest jeszcze wyłączony chyba. Dlatego dobrze, że twórcy wreszcie ruszyli coś z misjami fabularnymi. To jest naprawdę dobra rzecz. Jestem ciekaw właśnie, jak one będą wyglądać. Tu niestety nie, na razie wam nic nie pokażę. Będę musiał najpierw to samo obczaić. Jak to wygląda, bo może się okazać, że na przykład muszę iść na którąś inną instancję, żeby to zrobić. Co jeszcze się tyczy misji, również zostały dodane różne nowe losowe zdarzenia, jak na przykład nowe pułapki. Mogą być też nowe stwory, czy też inne wydarzenia. Ale mimo wszystko to jest mało ważne teraz, kiedy wreszcie fabuła zostaje rozwinięta. Tak, bo na co chyba wszyscy gracze czekali tak długo. Mam nadzieję, że tego wszystkiego nie skopią. I dalej będą rozwijać jakimś sensownym kierunku fabułę. Ale jednocześnie, no, żeby nie rozwijali jej za szybko, żeby się nie okazało, że na długie lata planowali do przodu spychanie meldingu, aż w końcu odkryjemy planetę, a okaże się, że po roku już to gracze zdołają zrobić. Na tę chwilę jednak, z tego co wiem, nie ma planów, żeby odpychać melding w Coral Forest, czyli tam w startowej lokacji, ale najprędzej stanie się to w Diamond Headzie, czyli tej pierwszej wulkanicznej lokacji. Zalecam jednak, żeby tam nie iść ze niskiej jakości wyposażeniem. To po zmianach w skalowaniu trudności przeciwnika jest tam teraz dużo trudniej przeżyć. Ale mam nadzieję, że też to tam jakoś się obejmie, nowe misje, właśnie tą lokację. I w końcu będziemy mogli na poważnie zacząć odpychać melding, a nie tylko, że tymczasowe odepchnięcie za pomocą repulsora. Zmiany, które tu omówiłem, to nie są jednak wszystkie. To są tylko te jedne z ważniejszych lub najważniejsze. Po szczegółową listę zapraszam oczywiście na nasze polskie forum, naszego polskiego fanpage'a, który nawet twórcy doceniają. Link oczywiście podam wam w opisie do odpowiedniego tematu. No i oczywiście do forum też. Do gry też oczywiście zapraszam, bo w końcu jest to otwarta beta, więc każdy może wbić się razem z nami. Grać razem z nami
walczyć razem z nami o wolność i bezpieczeństwo ludzi przed stworzeniami, chosenami, czy nawet bandytami, bo nawet ludziom, innym ludziom czasem nie można ufać. Cóż więcej mogę rzec? Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i widzimy się na polach koralowego lasu. Na razie.